Będzie trochę może sztywno, bo będzie o historii. Takiej historii właśnie troszkę przerzuconej przez pryzmat poezji. Zawsze lekko śmieszy i lekko drażni kojarzenie Łemków z Bieszczadami, bo właściwie Łemkowie to Beskid Niski, powiedzmy do Komańczy, no bardzo upartego do Cisnej, a tutaj Bojkowie. I o ile o Bojkach to jeszcze ten i ów pamięta, natomiast mało kto pamięta o Dolinianach, czyli o takiej grupce, która sobie zamieszkiwała okolice Sanoka, Zagórza, Leska. Ja kiedyś w miejscu wyjątkowo małobieszczadzkim, czyli na Barce na Wiśle w Krakowie, napisałem 3 wiersze. Anioł Łemkowski, Bojkowski i Doliniański. No i może teraz właśnie Doliniański. Anioł Doliniański, najbardziej samotny, najwcześniej zapomniany. Nie ma już dróg dla niego, asfalt zakrył dawne ścieżki. Dom jego wskansenie w Sanoku, kiedyś, gdy ścieżki były jeszcze bliżej, spotkał go Beksiński. Wtedy anioł zamieszkał w jego dłoniach. Anioł Doliniański, najbardziej samotny i najwcześniej zapomniany. I anioł Łemkowski, któremu skrzydła złamano, przycupnął za ikonostasem światła z krajem połoniny. Spowiada się słońcu krwawo zachodzącemu z nienawiści i z miłości. Do świętych sprawiedliwych zanosi skargę, ofiarowuje upadek. Zgasł ikonostas, z krajem połoniny płynie noc, czerwienią się jarzą szczyty ku zachodowi. Молодою баренью на небо Васильевной Лёли, Лёли, на небо Васильевной. Łopienka dla mnie to jest taka kwintesencja historii. Wprawdzie tej cerkwi nigdy nie spalono, jak większość wokół. Natomiast repatriacja, później akcja Wisła, później stała się zagrodą dla owiec, a później dwójka ludzi, czyli Orgier Tłotoczko i Zbyszek Kaszuba, podźwignęli ją właściwie z ruiny. Jak się idzie drogą do Łopienki, są takie kwiatki na wysokich łodygach. Miejscowi na nie mówią roztocznice. Te kwiatki sadzono zazwyczaj wzdłuż płotów, więc jak gdzieś spotyka się je w środku lasu, to wiadomo, że tam kiedyś było życie, była jakaś wieś, po której zostały właściwie tylko one. Wiersz Sierpniowa droga do Łopienki. Roztocznice głowy spuściły, stoją w falującej ciszy. Oparłyby się o płot, lecz płotu nie ma i domu, i myszy. Roztocznice o zmierzchu plączą się za wile. Zaraz zasną, jeszcze chwilę. I do kompletu Łopieńska wiosna. Ja przeważnie piszę o jesieni, ale Łopienka jest na tyle fenomenalnym miejscem, że nawet mi się zdarzyło. Kwitną jabłonie i czas poweselał od jaskółek i słowika. Biel ścian przytula słońce, potok żegna śniegi. Wiatr otwiera drzwi, akt stworzenia staje się na nowo. Wiatr dłońmi chmur rozgarnia, świat staje się tobą piękny, gdy przynosisz dla mnie we włosach wszystkie zapachy Łopienki. Teraz będzie rzecz pseudohistoryczna. Nad Wekliną, w sumie według mnie to na sklepowym Uździcha, sterczy sobie jak natowe berdo, jest obraz Roberta Myszkala, Legenda o Chnacie Iwanie. Tam taki typowy Ukrainiec z osełecem na głowie wyjeżdża jakby wprost z tego chnatowego berda, jeszcze za nim jest tarcza księżyca. Obraz mnie niesamowicie urzekł, natomiast legendy nie znałem, więc po 4 latach poszukiwań dotarłem do legendy. No i dowiedziałem się, że ów chnat Iwan był podobno pierwszym właścicielem Wekliny, słynął z niepospolitej siły. I jego jakby wyczyny datuje się na okolice jakiegoś tam
przełomu XIV-XV wieku i na tym Platonym Berdzie miał mieć północ zamczystą. Ale czytając już do końca ten zbiór legend, trafiłem na legendy o Iwanie Doboszu, najsłynniejszym bieszczadzkim zbójniku. I nie wiem, co robi w tych legendach, mimo że Dobosz jest zdecydowanie bardziej z XVII wieku, co robi w tych legendach nad Iwan, ale się w jednej pojawił, że oni się podobno znali. Natomiast sam Iwan Dobosz miał ponoć pod Chnatowym Berdem mieć dwupoziomową jaskinię pełną skarbów. No i jakby jak już się naczytałem tych legend, to wyszedł wiersz. Pędzi wetnińską wiatr, gną trawy, mijają obłoki, księżyc znów bliżej pełni. Zeń, rycerz Chnat Iwan, niczym z tarczy herbowej wyjeżdża, pędzi wetlińską, niknie w jaskiniach pod Berdem. Pije na kres upartych wspomnień za spotkanie u kresu czasów. Czasem zajdzie Iwan Dobosz, po kilku wężynach schodzą do ludzi. Pod sklep w Wetlinie, zza skrzynek po piwie, dobiega gwar ich opowieści. Gdy tak szedłem leśnymi ścieżkami, pośród lasów trafiłem do wioski. Wszystko prawie już chwastem zarosło, w jedynej chacie zostałem na nocleg. Gdzie stąd odeszli ludzie, którzy piekli chleb? Gdzie są ich pieśni? Czemu zamarł w cerkwiach śpiew? Gdzie dym z kominów, studziennych szuraw i skrzyp? Pozostała pustka, czasem echa tamtych dni, tamtych dni, tamtych dni. Taką specyficzną rzeczą w Bieszczadach była tak zwana tutejszość. To był chyba rejon drugi po Polesiu, gdzie jakby te mozaiki narodowościowo-religijne bardzo się dziwnie przenikały, a jak przychodziło do spisu gdzieś tam w 1936, to właśnie prawie 60% zaznaczyło, że są tutejsi. A wśród tych tutejszych, prócz oczywiście Bojków, których było najwięcej, Żydów, Polaków, Niemców z kolonizacji józefińskiej, cała właściwie wschodnia część lutowiska Czarna, to tam były zbory protestanckie. No i Cyganów. Taki był zestaw podstawowy pięciu nacji. No to jednak całkiem sporo z nich, mimo wszystko 60% to tutejsi. Ten bieszczadzki świat się rozsypał. Oczywiście zarówno Żydów, jak i Niemców załatwili Niemcy, to znaczy Żydów w sposób dla nich tradycyjny, natomiast Niemców przesiedlono do Wielkopolski, a z kolei z tej Wielkopolski bardzo elegancko ich Stalin przesiedlał. Wiersz napisany też pod wpływem obrazu Roberta Myszkala, pokój pamięci, znaczy obraz Roberta nazywał się bodajże Rymanowskie fobie, a wiersz ma tytuł Pokój pamięci. Pamięć, pokój, zikorn, szalom. Po roku 43 zabrakło i tu tych, którzy witali się, mówiąc pokój. I pokój odszedł. Góry zapłonęły nienawiścią i zgasły. Czady i biesy tańczą wokół dolin, anioły po szczytach wypatrują. Samotny cień na samotnym cmentarzu szepce o pokoju. Nie ma swego anioła ani swego diabła. Samotny cień modli się o pokój do gałęzi bzu. Szalom, zikorn. Wiersze trochę nie grają bez obrazów, natomiast Robert ma całkiem sensowną stronę internetową, także jak się wpisze Robert Myszkal, ewentualnie gdzieś tam się będzie w Rymanowie Zdroju, galeria pod Dmuchawcem, warto zajechać. Oprócz obrazów gra jeszcze na lirze korbowej albo na bandurze. Także człowiek wielu, wielu talentów. I jeszcze jeden wiersz, Sen o Bieszczadzie, również do obrazu Roberta. Czerwieni się niebo od wspomnień łun, czerwienią się buki, liście gubią, jak co jesieni. Czerni się krzyż na czerni gałęzi, cerkiew blada, zza mgły, nieśmiało przebłyskuje,
zaprasza. W środku anioł, niekoniecznie czysty rasowo i nieprawomyślny, koślawą łaciną zapełnia ruskimi nazwiskami wypominkowe kartki, kreśląc na końcu podpis tutejszy. Francuz i mój blues, jaki tam blues, to ja i moja śmierć, moje życie, moje wszystko, moje nic, moje życie, moje wszystko, moje nic. Andrzej Potocki, jak zaczynał swoją najsłynniejszą książkę, czyli Majster Bieda, czyli Zakapiorskie Bieszczady, zaczynał ją zdaniem, że Bieszczady od zawsze były ucieczką grzeszników. Mi się nasuwa troszkę jeszcze inne skojarzenie. Był taki historyk amerykański, Harner bodajże, który wymyślił teorię granic. On na tej teorii granic tłumaczył powstanie Stanów Zjednoczonych. Mianowicie uważał, że jak w każdym społeczeństwie jest jakaś grupa ludzi, która nie pasuje. I ta grupa ludzi właśnie, to społeczeństwo mentalnie potrzebuje jakiejś granicy. Ta grupa ludzi sobie znajduje tą granicę i za nią znika, więc ci, którzy nie pasowali do Europy, stworzyli pierwsze 13 kolonii, a później ci, którzy jeszcze nadal nie pasowali w tych koloniach, szli dalej na zachód. Wydaje mi się, że w PRL-u taką właśnie granicą były Bieszczady i tutaj wszyscy, którzy nie pasowali, po prostu zwiewali. Część z nich została tutaj na zawsze, część z nich dorobiła się w Siekierezadzie tak zwanych martwych stołków, 9. Ja w Siekierezadzie był stolik lipowski i ja sobie lubiłem na nim przesiadywać. Miałem właśnie bardzo ładny widok na owe martwe stołki, zakończone lustrem. Stołki są podpisane. Stołek numer 4 jest dedykowany Jęczkowi Połoninie, który oprócz tego, że rzeźbiarzem był przezdolnym, to jeszcze jeździł konno, był pierwszym albo może i ostatnim bieszczadzkim kowbojem. Gdyby pewnie Wojtek więcej mógł opowiedzieć o pewnych radosnych akcjach. Ja do dziś szukam pewnej piosenki, ponieważ Jędrek kiedyś wyjeżdżał i przed Kremenerosem w Górnych, który wtedy nazywał się Pulpit, odbyło się coś, co się nazywało pożegnanie Jędrka Połoniny. I wtedy niejaki Beton zaczął grać kawałek własny, którego szukam, gdzie w refrenie było: to jest wals dla tych, którzy nic nie mają. Więc oczywiście całe 20 osób z pulpitu wyległo na asfalt i zaczęli tańczyć walca, tworząc korek w 92 w Etlinie, boże w Górnych. A Jędrek Połonina przypisuje mu się, no to w sumie nie wiadomo, czy to Beton napisał w piosence i czy Jędrek faktycznie powiedział, że on miał takie powiedzenie, że można nawet leżeć w błocie, byleby mieć oczy zwrócone do nieba pełnego gwiazd. No i właśnie do tego się dopisał wiersz. Piwo się kończy wraz z przytomnością i godzinami otwarcia. Za chwilę każą odejść w noc, w chłód gwiezdnych pól. Będę na nie patrzył tchem ostatnim przytomnym, powtarzając za Połoniną. Stołek numer 1 to Janusz Zubow. On był też rzeźbiarzem. Jego twórczość, takie bardzo charakterystyczne przytulenia, przypominają takiego rumuńskiego prymitywistę Konstantego Brunkoziego, o ile to dobrze wymawiam. No, przytuleń najwięcej ma właściciel siekiery, czyli Rafał Dominik, są u niego w domu. Natomiast Zubow uparcie odmawiał wyrzeźbienia do Siekierezady diabła. I jak się dowiedziałem o tym, że fakcie, to powstał wiersz. Nie chcę rzeźbić diabła, nie chcę rzeźbić swej duszy, nie chcę rzeźbić tego, co jej obce. Chcę tulić ciebie, człowieku, do bólu mojego i twego, naszej codzienności. Bieszczady się budzą z okruchów, pocą drzwi barman otwarłeś, przeciąg zdmuchnął rozmowę duchów, z pustych stołów przed barem, przeciąg zdmuchnął... Ta bieszczadzka historia nadal jest pokręcona, bo
na przykład w Mchawie jest kaplica, jedna z trzech bodajże w Polsce pod wezwaniem Boga Ojca. Kaplica jest cały czas otwarta. Ja kiedyś o pierwszej w nocy dojechałem do Mchawy, nie mogłem złapać stopa, w efekcie spędziłem noc w tej kaplicy, której pokłosiem jest wiersz. Natomiast kaplica, kiedyś jak się zbiegły święta nasze i grekokatolickie, no to niestety doszło prawie że do regularnej bitki, ponieważ katolicy nie chcieli dopuścić Greko do nabożeństwa przy tej kaplicy, no bo to jest ich. Przy czym kościół w Mchawie stoi na miejscu spalonej cerkwi. Więc tak to wygląda, czasem smutno. Światło z kaplicy przydrożnej przywiodło w drzwi otwarte. Z neobarokowego ołtarza Bóg Ojciec podtrzymywał świat i błogosławił wybrany kierunek. Światło można było zgasić, zapalić wotywną świecę. Zasypiamy w blasku żarówki. Jest przecież miejsce dla jeszcze kilku z nas. I jeszcze rzecz, trochę z Choczwi, trochę z Baligrodu. Czarny Anioł to jest z kolei wiersz popełniony do rzeźby Zdzicha Pękalskiego. Jak cerkiew w Baligrodzie spłonęła, on pozbierał stare deski i zaczął z nich robić anioły. Czarny anioł, anioł spalonej cerkwi. Jego żywot kruchy jak drewna desek świątyni, jak drzewa na stoku. Czarny anioł, biesom podobny, łatwiej rozumie grzeszki, przekleństwa, powarkiwania. Z czasem pojął także istotę płomieni. Czarny anioł, anioł spalonej cerkwi, gdy zawieje wiatr, będzie ci szeptał słowa wielkie, małe, ważne. Gdy zawieje wiatr, z popiołem uleci. Następna legenda leci z dymem sinym na bukowe berdo. Wiatr unosi popiół, gwiazdy liczą iskry, nie policzą nigdy, bo z piosenki nowe polecą o zmroku. O Ustrzycki mam takie swoje trzy ulubione bramy w Bieszczady. Sanot, co jest w miarę oczywiste, Przemyśl, no i Dukle. Teraz będzie po wierszu z Dukli i z Sanoka. Dukla. Deszcz na ściany synagogi, kocie łby, pustelnię, wojenne cmentarze. Poranki pachną tamaryszkiem, noce skrzypią buczyną. Chwila słońca w południe rozjaśnia zacięte twarze. Przy końcu ulicy, wprost do mgły, cień świętego Włodzimierza ginie w echach. I ostatni wiersz. Pogranicze. Z obrazów złowieszczych, ugłaskanych słowem, zamek Sanocki strzeże granicy. Za nią brzozy uczą wiatru, wilk wdziera w sny, trawa w pamięć. Za nią ludzie, zbyt ostrzy na dziś i zbyt piękni na jutro, tworzą już od wczoraj lepszy świat. Za nią jesień pisze list ostatni od łuski armatniej rdzawy do Bizancjum. Od łopieńskiej ikony pozdrowienie kluczem żurawi.